Arek, dzisiaj przegrywamy 1-2 w Pruszkowie. Dominowaliśmy, byliśmy w stanie stworzyć dużą przewagę, mimo to przegrywamy. Twój komentarz do tego, co się dzisiaj wydarzyło na boisku. Powiem tak, graliśmy zgodnie z naszymi zasadami, co to chcemy grać. Myślę, że pomimo tego, że przegraliśmy, nie możemy za bardzo się frustrować na to, jak graliśmy. Musimy się frustrować na wynik, na popełnione nasze indywidualne błędy i na stracone bramki. Trzeba przeanalizować to, ale musimy wyciągać dobre rzeczy z takiego spotkania, bo dominować całe spotkanie tak naprawdę, oczywiście nie wygraliśmy, to jest największa szkoda, ale to, co sobie obraliśmy, ten cel taki, że rozwój tej drużyny, żeby grać w piłkę i tłamsić rywala przede wszystkim. Musimy poprawić przede wszystkim też naszą skutecznością, bo my mamy tę okazję, ale nie wykorzystujemy, bo taka bramka na 1-0 myślę, że bardzo by otworzyła to spotkanie. Czy Zniczy zaskoczył Was tym, jak szczelnie bronił, bo momentami po prostu wyglądał to, jakbyśmy walili cały czas głową w mur? Nie, myślę, że widzieliśmy, jak Zniczy zagra, zmienił się trener, też przegrali ostatnie spotkanie 6-0. Na pewno taka drużyna, która przegrywa tak wysoko spotkanie, no przede wszystkim będzie chciała zabezpieczyć tyły i też wiedzieli, z kim się mierzą, że prowadzimy ten atak pozycyjny bardzo dobrze, więc stanęli 9 piłkarzami. Na środku boiska było ciężko, ale pomimo tego mieliśmy swoje sytuacje naprawdę w pierwszej połowie i szkoda, ale no co, no nie ma co zwieszać głów, mamy 2 ostatnie spotkania, trzeba wygrać u siebie, zamknąć rok na Bukowy i to jest teraz najważniejsze. No właśnie, dzisiaj lekcja pokory, czyli wracamy do pracy i walczymy dalej. Myślę, że nie trzeba nawet lekcji pokory, po prostu my cały czas jesteśmy pokorni, nie jesteśmy doskonali i nawet jak wygramy i oby tak się stało, to i tak zawsze wyciągnie trener jakieś nasze złe sytuacje, więc jesteśmy tylko ludźmi i uczymy się całe życie.